Wie ten czas w ogóle. Dwa razy po prostu wymazały mi mózg doszczętnie. Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie na kolejnym odcinku filmowym pod tytułem Marga SK 60+. O! Nie. Witam was serdecznie na kanale Marga SK 60+ Beauty. O, to jest kanał Beauty dla pani w eleganckim wieku. Za fonie przepraszam, ponieważ noszę szynę i będę ją jeszcze do grudnia nosić. Kanał powstał specjalnie z myślą o paniach w eleganckim wieku, które jako ja uważają, że nie trzeba skalpela czy ostrzykiwania się, żeby wyglądać młodziej i ładniej. Wystarczy, moi drodzy, makijaż, ładny makijaż, taki, który ukryje niedoskonałości, a wyłoni na światło dzienne piękne cechy twarzy kobiety, moi drodzy. Tak, tak było, z taką myślą powstał. Kochani moi, z czym do was dzisiaj przychodzę? Ano przychodzę do was z tą paletką, prezent od rodziny wąsów. Zrobiłam raz, dwa, trzy, nie? Po zamknęłam oczęta i wybrałam sobie tę paletkę, moi drodzy, na ślepo. Będzie film, gdzie robiłam nimi swatche i chcę sobie zrobić, kochani, taki, bo ja wiem, letnio elegancki makijaż. O, w ten sposób. Wieczorem wybieram się gdzieś z kimś na kolację do lepszejsiejszej restauracji i robię sobie taki makijaż właśnie tymi kolorami. Okej, to co, ja się do was przysunę. I moi drodzy, na twarzy mam już podkład. Mam już puder, mam brąz i trochę różu. Tak to u mnie wygląda. Tym razem wzięłam. Wyjęłam z czeluści lodówki, moi drodzy, Gizelemut. On jest dosyć ciemny, co widać, ale ma się dopasować z czasem do czarzy. Poza tym mamy lato i tutaj sobie wszystko nim zrobiłam. Ja nie wiem, czy on ciemnieje z wiekiem, czy ja taka ciemna byłam, że mi się wydawało, że on jest jasny, go kupowałam. Ale wiecie co, ona ma tylko jeden kolor. Tak, teraz sobie uświadomiłam, że ta kobieta ma tylko jeden kolor i ma się niby do twarzy dopasować. Dobra, no to co, zaczynamy makijaż. No niestety tutaj ciemnego fioletu to tutaj nie ma, żeby nie był tsący. I będę musiała zacząć takim, on jest no takim... wiecie, a ten? Zacznę tym. On jest taki lekko srebrzysty. Dobra, na powiekach nie mam jeszcze nic, jeżeli chodzi o zagruntowanie, mam tylko trochę korektora, co widać, bo się pocą oczy strasznie. Mam nadzieję, że wam nie będzie tak ten Dyson tam no, bardzo ponie niszczy, ponie psu. Ja postaram się, moi drodzy, po prostu wyciszyć go w trakcie składania filmu, bo tu nie idzie wytrzymać. Naprawdę nie idzie wytrzymać. Biorę sobie ten jasny fioletowy w takim układzie i grunduję sobie całą, kochani, tak mniej więcej całą powiekę. O, żeby nie było bez przesady, żeby to wszystko się trzymało kupy, to sobie tak zagruntuję, żeby... Teraz ja będę tutaj je odkładać i wam opowiem, jaki ja pędzelek wzięłam. Okej, ten ciemny wezmę. On jest taki... O, widzicie, on nie jest, kurczę, pieczony całkowicie, jak to powiedzieć, matowy, nie? Jest taki... I to mi się nie podoba w tym całym biznesie.
ale tak widzicie, takimi tam pyk, 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 postaram się go zaaplikować. Aplikują się, powiem, bardzo doskonale. Naprawdę, w ogóle to mi się zrobił tutaj łopryszczka i nie będę malować ust z tej okazji. Okay. I znowu widzicie, on jest taki, że się psy. O. Ale co zrobisz? Zrobimy mu, żeby się nie pstrzył. To po prostu bez mazania, tylko po prostu klepping stosowany, że tak powiem. O, nie? Dobrze. Ładnie wygląda, tylko czemu on jest się psy, to nie wiem. Naprawdę nie wiem. I tak sobie pomyślałam, że tym jasnym fioletem matowym zmacowię to. O, po prostu to zmacowię. I już nie będzie się psyło i wchodziło gdzieś tam, by pokazywało, ile człowiek ma tych zmarków. I po prostu sobie o, matowiłam i patrzcie jak tego. No powiem wam, że ta paletka jest rewelacyjnie, się rozciera po prostu. Aż się cieszę na następne dwie moje drogi, bo robi się, patrzcie, robi się tym rewelacyjnie. I mi minęło parę minut i już jestem po prostu zrobiona. Nie wiem czy nie. No i kochani, wziąłam sobie tego białego z Revolution Concealera. Zaczyna się znowu. Czyli chodzą już wszystkie. Ten korektora. Kurczę, on jest biały, tylko nie jest. Jest biały i nie jest biały. Nie jest on taki, za mało kryje. Jest zbyt przezroczysty, taki no. Jakby to rzec, nie? No i tutaj mam tego pypcia. Jak tych już mówiłam, no tych pypci to się narobiło na stare lata. Pamiętam, moja mama miała sporo tego. A teraz coś tam nie oglądam. Jak dziecku siedziałam na kolanach, widziałam, co tam kobita ma, nie? Teraz sobie tam nie patrzę, czy gdzie rosną pypcie. No ale taki jest proces starzenia. I tego ani ty, ani ja, ani inny nie zmieni po prostu. To jest jedyna, moim zdaniem, starość i śmierć na starość, to jest jedyna sprawiedliwa rzecz w życiu każdego człowieka. Tutaj nie ma, że masz pieniądze, nie ma, że masz nie wiadomo co, po prostu. Dobra. Kochani, tutaj tego białego weźmy sobie. On jest psący się. I go na razie nałożę tym. O. Bo ja nie nałożę tego palcem. Zaraz sobie ała zrobię. No co, on jest niebieskawy? No. On jest niebieskawy. Kochani moi. Taki o. Dobra, no to lecimy z nim. Wezmę jednak łapką. I tu na górę to raczej nie łapką, tylko jednak tym. O. Także tak to wygląda. Powiem wam, że życie na emeryturze. Nie wyobrażałam sobie życia na emeryturze. O. No kiedyś ta emerytura będzie i będę siedzieć w domu i będę bratem, albo będę jeździć. Albo później jest nasz taki najbardziej cel. Jest oczywiście przeprowadzka do Portugalii, ale to nie trwa dzisiaj, nie trwa jutro. Najpierw trzeba się wyprostować zdrowotnie, a następnie, moi drodzy, można myśleć o jakiejś tam Portugalii, nie? Okej. Okay. No i teraz wiecie co, ja pracowałam w takim systemie, czy mi było wsio ryba, czy jest sobota, czy piątek, czy niedziela. A już miałam później same nocki, to już w ogóle się nie orientowałam, co i jak. No i teraz tak ostatnio, jak na tej emeryturze już jestem, to mi się wydawało, że ja wiecznie mam weekend. Sobota, piątek, weekend, nie? A dzisiaj, moi drodzy, jest poniedziałek, nie wiem, kiedy ten filmik pójdzie, ale ja byłam pewna, że jest niedziela. No więc jestem bardzo taka, jak to mówią, verwirrt, o. Z tym takim, nie umiem się jeszcze do tego przyzwyczaić,
do tego stanu, że nie muszę nigdzie iść do pracy. Także jestem cały czas w takim stanie dziwnym. Wezmę sobie teraz ten piękny jest na palcu ten kolor i sobie, o, tu sobie przejściówkę nim z białego, biało-niebieskiego, nie, na różowy i na różowy, no. No. Bardzo ładny kolor, świetny, przepiękny. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Super. Paletka jest obłędna. Obłędna. Wszystko, co chcesz, to masz w niej. Znaczy, oprócz tych matów. No ale widzicie sami, dałam sobie z tymi matami jakoś tak radę. I teraz wezmę ten fiolet. O. Jako przedłużenie, jako... Patrzcie, coś pięknego. I znowu ten tak to pomieszam, nie? O. Żeby było, to może bardziej u góry. I ten, nie? Dobrze, że człowiek jeszcze jako tak o nachodzie jest. Bo ja sobie uświadomić muszę, że ja już mam, skończę 64 lata. I z mojej półki już, kochani, dawno biorą, nie? Dawno biorą z mojej półki. I to sobie muszę uświadamiać co chwilę. Jak wejdę gdzieś z zadyszką, czy przesady z czymkolwiek, nie? Trzeba się oszczędzać. To już są takie, że jak na przykład uprawiałabym sport jakiś, to moi drodzy, ja bym ten sport uprawiała delikatnie, bez przesady. Ja nie uprawiam sportu, bo ja jestem od dziecka osobą, która się brzydzi sportem, uprawianiem jego. Oprócz tego jednego na S, jak najbardziej. A poza tym, dla mnie to jest, wiecie, ja rozumiem ludzi, bo znam ludzi, którzy uwielbiają bieganie i tak dalej. To jest pasja taka, jak jest moja fotografia, nie? A wiecie, biegać, bo jak chcę być chudy, czy chuda, to jakoś tak powiem wam, że nie za bardzo. Mnie to odpowiada. I teraz tak się patrzam, i wiecie co, ja wezmę jednak tego, tak wezmę. Jak człowiek pracował, to wcale wiecie, teraz biorę ten ciemny, ten, którym zaczynałem, który zmatowiłam. O, to wiecie, to emerytura, nawet jak było, że ach, za 2 lata, to tak się wydawało daleko i w ogóle. O mnie jeszcze takie były jaja, moi drodzy, że ja na sam koniec poszłam, znaczy na 2 lata czy rok? Mi ten czas w ogóle, 2 lata po prostu wymazały mi mózg doszczętnie. To coś strasznego. W każdym razie ja... no 2 lata to już będzie. Miałam 2 lata do emerytury, tak. 2 lata czy rok? Nieważne. Zaczęły się jaja w mojej firmie. Firma zaczęła, wiecie, prawdopodobnie oni już ledwo tam zioną i zaczęły się numery, nie? I poszłam z nimi do sądu. I jak poszłam do sądu, to co ja będę siedzieć w domu, jak oni mnie tutaj wykańczają psychicznie, im pracować, poszłam na zwolnienie, nie? Bo miałam migreny potworne. I tak najpierw chodziłam, wiecie, na to zwolnienie od zwolnienia do zwolnienia, czy że trochę w pracy, trochę w tym, ale tam sytuacja była z dnia na dzień coraz gorsza, więc praktycznie przez rok byłam na zwolnieniu lekarskim. Nie? To sobie zrobimy tak. O. I w sądzie z firmą oczywiście. No i wiecie, ta emerytura, człowiek siedział na tym zwolnieniu. Miałam najpierw pracowe, chorobowe pieniądze. Po 6 tygodniach kasa chorych bierze się zapłacenie. Ten biorę taki, nie? I tak wiecie. Aż w końcu powiedziałam do mojego męża, że ja mam dosyć łask kasy chorych. Ja idę na emeryturę, bo już mogę. I
poszła na emeryturę. Mówię, bo szwagier mój, czyli męża brat, jest w związkach zawodowych na takim wysokim dosyć stanowisku. Jest też sędzią takim pomocniczym w Sądzie Pracy w Berlinie, nie? I on się na tych przepisach znają do mnie, mówi, a co ty się męczysz, kobieto? Idź na emeryturę, a sprawa się będzie odbywała z twoją firmą, nie? To nie ma jedno nic do drugiego, do rzeczy. Poszłam na emeryturę. Znaczy mój adwokat mówi, że za mało pieniędzy od nich możemy wyciągnąć. Ja chcę tylko wyciągnąć to, co mi są winni. Są mi winni za 2 lata urlopu i nerwice przez nich. Ciężką depresję. Także ja nie chcę od nich żadnych tam milionów, ja tylko chcę na swoje, moje drodze, żeby mi oddali pieniądze za moje urlopy chociażby, nie? Aha, i potrącali mi namiętnie za parkowanie. To niech mi też oddadzą, bo ja nie parkowałam tam. Ten w ogóle nie parkowałam. Może ze 2 razy zaparkowałam, jak sobie wyżebrałam dosłownie to miejsce parkingowe. Także, no i wiecie, ciągnie, a ja już oficjalnie poszłam od lutego, a tu jest tak, że dopiero po 3 miesiącach płacą, nie? Za emeryturę, bo nie wiem, czy on to za przepis. Tak samo jak chcesz iść do pracy, nie wiem, dlaczego jest chyba trudno. Jak samo jak chcesz iść do pracy, to musisz chyba 5 roku czekać, nie? Ostatnio jak łażę po sklepach, łażę, nie? Tak się zastanawiałam, czy właśnie nie przejść się gdzieś tutaj, nie przejechać do jakichś takich kików, czy innych tam tedich. I tak wiecie, sobie na 450 euro, czy tam ile miesięcznie, popracować, bo no wiecie, no tak, filmy i tak dalej, no tak, ale powiem wam, że tak jakoś się dziwnie czuję. Powiem wam, nie? Może mi to przejdzie, że będę, wiecie, myślała o tym, żeby chodzić po żebrać, żeby mi dali jaką robotę, nie? Może mi to przejdzie. Teraz mamy, co mamy i mamy taki obrazeczek, moi drodzy. Nieźle chyba. Tak chciałam, żeby to, wiecie, to przechodziło w czarne i chyba tak mi się udało, co? Jakby. Okej. Okay. To bierzemy się za dół. Tutaj mam z tych taką brązową. Kupiłam sobie to w Rossmanie w Międzyzdrojach. Gdzie on się podobno normalnie temperuje, tak? Zaraz sprawdzimy, czy on się normalnie temperuje. Już wam opowiem. Tak. To jest takie ciemne drewno w takim układzie. O. Dobra. Bardzo ciemna ta kredka. Sobie ją teraz rozprowadzę po całości dolnej powieki. Namazałam tego, jak nie wiem. Ale przeżyjemy. Jak to Carter śpiewa. No i tak wiecie, ta emerytura do mnie powoli dociera. W tym miesiącu, na początku tego miesiąca, dostałam pierwszą emeryturę. Nie? Taką, nie? I powiem wam, że państwo tej emerytury nie płaci z góry, tylko z dołu. Jak weźmiesz i wykorkujesz, to zaoszczędzą. Tak, moje drodzy. Tak to jest. Po prostu, nie? Teraz wezmę ten o i sobie tu na dole.
to poprowadzę. Dosyć tak na dół zjeżdżając, bo tak jak mówi Tryfonka, w ten sposób jak to się mówi? Kaszien po niemiecku. Ukrywamy, zniwelamy zmarszczki, które są na dolnej powierzchni. Po prostu i tyle. No i tak mniej więcej jak to. Czyszczę i biorę ten przepiękny kolor. Ja mam to u tym. Jest taki też jest podobny w Glam Shopie. Mam straszną słabość do tych kolorów. No. Znaczy, wstępnie chciałam na dole brązowym pomalować. Ale jak już pojechałam, to ta kredka była bardzo brązowa, jak widać. No to mówię, chromo, kobito. Leć tak jak ten i będzie ok. I tu sobie na, proszę bardzo. Także tak mniej więcej wygląda ten makijaż. Taki zaczyna, taki mi wyszedł, bo w sumie taki chciałam. A teraz tak sobie myślę, tam u góry. Tak powiem, że w ten sposób zakończam ten makijaż. Co robi jeszcze? Co robi jeszcze, to ja szukam, nie? Bo ja bez szukania to jest, kochani, moje życie stracone. Szukać trzeba. Koniecznie. Gdzieś tu miałam żelka, ale się wiun i się odżurkował. Widziałam go, na własne oczy widziałam całkiem przed chwilą. A jest. Pomaluję najpierw trochę tym serum, czy jak mu tam, ale bez przesady, żeby mi te pajęcze rączki czy nóżki tam nie nawłaziły. Słuchajcie, już mi się nie pierwszy raz zdarza, że varieté to jest, nie? Że chcę kończyć makijaż nie kładąc korektora pod oko. Ten gosi krem tak wyrównuje i tak robi za korektor praktycznie. No ja zrobię oczywiście poza obiektywem. Makijaż zakończony. Mam nadzieję, że wam się podoba. Usteczka tylko takie różowe, bo ja tu jest cała, zaczyna się robić, kochani, opryczka, twarz boli, wszystko boli. A że już byłam przygotowana, że no tutaj, że przyjdę, że będę robiła filmik, więc jeszcze nie widać tak strasznie, więc pozwoliłam sobie na zrobienie filmiku z opryszczką. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć, że będzie gorąco bardzo u nas, dlatego też i ten filmik poleci, dlatego też ten filmik zrobiłam wcześniej. Sprawdzałam internetowy dostęp na dole w salonie. Nie ma sprawy. Coś mnie sędzi. Gdzie musi być głos? Ja. Bardzo dobrze, znaczy dobrze przekazuje, nie wyłącza się ani nic z tych rzeczy, tak jak tutaj u góry, więc tak sobie pomyślałam, że może w międzyczasie jakiś tam live zrobię,
tylko jeszcze muszę bardziej pomyśleć z czym, nad czym i w ogóle, kochani. Także, bo ten live to jest taki fajny, jak człowiek tak na żywo z ludźmi rozmawia, bo chciałbym w takich godzinach, gdzie na przykład jedna Marzenka i druga Marzenka nie będzie, nie wiem, może w niedzielę koło południa, po obiedzie, coś w tym stylu. Zobaczymy, pożywią, uwidzimy, jak mawiali starożytni Rosjanie, kochani. Powiem wam jeszcze tylko krótko, co użyłam, jakich pędzli użyłam do makijażu oczu. A no właśnie, Sigma 05, tak? Tak, E05 Sigma. Sigma E30. Morphe Jaclyn Hill. Nie widzę. Nie wiem. Nie widzę. Nie widzę, nie mam pojęcia. Sigma do nakładania E38. Sigma. Do blendowania E40 Max. O. On to jest taka miotełka, poczta przyjechała. Mam nadzieję, że chłop otworzy drzwi, a zamówiłam ten przedłużacz tutaj, taki z przyciskiem. Do ust użyłam tej kredki z Revolution, tej różowej, tak żeby lekko zrobić ten. I jako, no wziąłam, odstawiłam z Glam Shopu, nie? Ten, jak mu tam? Lip gloss, błyszczyk, subtelny pink, lekki róż, o. To lekki róż, subtelny pink. A no, to było wszystko, o czym chciałam wam tutaj z wami porozmawiać i opowiedzieć, jak z tą emeryturą jest. Mam nadzieję, że się do niej przyzwyczaję, że cały czas za mną chodzi, że musisz coś zrobić, koniecznie coś tam z tyłu głowy, musisz coś zrobić. Nie, czasami jest tak, że stawienie prania kosztuje mnie wysiłku ponadludzkiego, żeby podnieść się i ten, no ale to już chyba nie jest kwestia tej emerytury chyba, nie? Nie mam pojęcia, kochani. Kochani moi, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że przychodzicie, dziękuję, że kciukacie. No co miałam wam powiedzieć? Życzę wam przede wszystkim zdrowia, spokoju ducha, spokoju i widzimy się już całkiem niedługo na następnym filmie. Pa, pa.